Cześć wszystkim, siemanko, witajcie dzisiaj na 9C Challenge, coś czego dawno nie było. Idziemy odebrać maile oczywiście na start. Słuchajcie, no jak zawsze słuchajcie powiem. Sprzedał mi się pecik, którego kupiłem gdzieś tam po drodze. Także mamy już na prepaid. Trochę to trwało, nie powiem, że nie. Zaraz sobie powinniśmy mieć te wszystkie dane. Zaraz to posprawdzam, jak te maile się poodbierają w tym czasie, które pogadamy. Także jest weekend, powinny być streamy. Streamy będą. Niestety skończył mi się pakiet internetu, bo dostałem takiego donata w formie gierki Player Unknown Battlegrounds. Trochę ta gierka tam nie chciała działać. Musieliśmy trochę pokombinować. Głównie Kaktus siedziało, który akurat przechodzi sobie i wejpuje Vape Nation. Ściągał tego playera, ściągał trochę bajerów. Okazało się, że musimy zrobić reinstall systemu i tak dalej. Także sporo robiliśmy. Przy okazji okazało się, że ściągając tego playera i to nie chciało działać, tam Kaktus coś tam robił i suma summarum dosyć sporo internetu to wszystko zżarło, ale mamusi widzieliście. I skończył się pakiet internetu, także muszę czekać do poniedziałku. Do tego czasu lecę na starym internecie i niestety, który też jakoś świetnie nie działa. Internet jest tak kiepski, że jedyne co mogę robić to grać w gierkę na telefon, ze względu na to, że gierka na telefon, ja to już wystawię, gierka na telefon nie potrzebuje za dużo bitrate'u. Także gramy sobie w Clash Royale na streamach. Zapraszam, bo serio fajna gierka, wkręca jak nic. I to mi nawet trochę nie przeszkadza, bo i tak miałem trochę ruszyć temat mobilnych gierek. Także jest w miarę okej, moim zdaniem. Więc na pewno do poniedziałku będziemy grali w tego Clasha, dzisiaj i jutro. Czyli sobota, niedziela. Mam nadzieję, że szybko się to wrzuci ten filmik, bo na tym słabym internecie to się z godziny będzie wrzucać. I tak, mamy tutaj prepaid. Patrzcie, już mam 290k golda. Prawie 300k golda w plecaku, a jeszcze pewno trochę odbiorę, tak mi się zdaje, że coś tam się posprzedawało. Co kupiłem? Udało mi się wysnajpić Dark Moon Rabbita za 30 tysięcy, sprzedałem go za 100 tysięcy, więc w sumie całkiem nieźle. 60k za darmo, bo po podatku, które tam zabrało, 90, znaczy 5k mi zabrało, także dobrałem 94, czyli w sumie 65k gold zarobiliśmy na tym dealu. I powiem wam tak, zaraz zobaczymy, dam to kreska play, zobaczymy ile ogólnie grałem na tej postaci. Bo ten challenge trwa od czerwca, także naprawdę bardzo długo zbierałem ten prepaid, ale po pierwsze miałem tylko 9 Coopera, nie miałem kompletnie nic innego, nie mogłem robić questów, a druga sprawa jest taka, że kompletnie na tej postaci nie grałem i to tu nie muszę się jakoś, wiecie, wam tłumaczyć czy coś, że tak długo po prostu nie grałem i to będzie widać po tym kreska played, że przez te 3 czy 4 miesiące po prostu tu jest nic nie pograne, nie? Przez 4 miesiące. Nic po prostu nie pograne. Odbierzemy jeszcze 40 maili. 30 sekund trzeba poczekać. I będzie gites. Myślę nad kolejnymi seriami jakimiś, jeżeli chodzi o WoWa. Jednakże no, póki co chciałbym trochę tam tych streamów pociągnąć. Także jest na pewno w planach seria Poczytaj Mi Tato. Kto był na streamach ostatnio, ten będzie wiedział, o co chodzi. Myślę też o serii o zarabianiu na BL-u, żeby zarobić na prepaid na BL-u. I zobaczymy, co jeszcze. Może tą serię trochę dalej pociągniemy. Ogólnie... jakaś kasa jeszcze wpadła. 290k, super. Ogólnie będę chciał kupić... muszę kupić dwa tokeny, żeby wymienić na... ten blizzardowy token, znaczy blizzardowy ticket na BlizzCon. Dostanę mącika i dodatkowo będę mógł sobie po prostu blisko oglądać. Znaczy może jakiś stream, wiem, że nie będę mógł streamać blisko, no. Będę mógł z wyłączonym ekranem chyba, nie? W sensie, że będę mógł oglądać i mówić wam co widzę. Nie jest taki super ten, ale może ktoś będzie chętny na oglądanie czegoś takiego. Jak chcecie coś takiego zobaczyć, dajcie znać w komentarzach, może coś takiego zrobię, bo ten ticket na pewno kupię. Ale czy będę streamował, to się okaże. I co tu? Jeszcze 20 auksy do zestawienia. I chyba odpalimy sobie po prostu snajper. I tyle. Jakbym sprzedał wszystko
wszystkie te aukcje. Na pewno trochę by zajęło. Zaraz sprawdzimy, ile mamy tej kasy na Auction House'ie. Pyk, parę rzeczy się nie wystawi na pewno. Chociażby to Boe. 57k, nieźle. Chociaż wątpię, że tak się sprzedało, jak mam być szczery. Boe podobno strasznie kiepsko ostatnio stoi. Patrzcie, od item levela 845. Są dwa za 50. Całkiem drogo stoją te boe. Wystawimy nasze tutaj. Dobra, tej reszty nie chce mi się wystawiać. Dobra, po pierwsze, ile mam hajsu? Accounting, player gold. Zobaczcie, że wybierzemy 180 dni ostatnie. O, więc suma summarum gdzieś tutaj zaczęliśmy. Gdzieś tu bym powiedział. To jest ustawione od... To jest piąty... A, to jest miesiąc. Dobra, od 1 maja. Tu jest 1 maj. Więc suma summarum całkiem nieźle. Zobaczcie, jaka to była długa przerwa. Tu byłem pewnie na Woodstocku. Woodstock i Albania. Także też 2 tygodnie zleciało i w ogóle nie grałem. Dobra, ja wam pokażę czatówę. Bo wy jej nie widzicie. Ustawię na duże cyferki, 4 literki. Ty ziomek, nie chciałem z tą gadać. A czekajcie, jeszcze coś zrobię, jeszcze sprawdzę szybko. Vendor search. Co jest? Auction DBS scan, co? Dobra, nie wiem co się stało z tym. Ale to normalnie szuka, snajper. Dobra, mniejsza. Bierzemy tą czatówę. Patrzcie, mamy dwa dni i 12 godzin. Co nam daje? Kalkulatora nie mam. Czekajcie. Już tutaj liczymy. Ostro, biorę telefon w dłoń. 2 dni i 12 godzin, tak? 60 godzin grania. Mamy 300k. Czyli 300k to już wiadomo ile. Podzielić na 60 wychodzi 5k golda na godzinę. Czyli ja na pierwszym poziomie pierwszolevelowej postaci mam zarobione 5k golda na godzinę. Na pierwszolevelowej postaci stojąc tylko przy aukcji. I pamiętajcie, że dużo momentów w tej grze było tak, że nagrywałem. Albo na przykład stałem sobie w mieście i montowałem filmik. I dodam przy okazji, że to jest bardzo mało zaludniony serwer, przez co na snajperze nic się nie pojawia przez bardzo długi okres. No akurat teraz się pojawiło. Nawet w sumie niezły deal. Kupimy. Także niedużo się tego tu pojawia. I 5k golda na godzinę, czyli jakbyśmy siedzieli normalnie, chcieli zarobić na ten prepaid. Powiedzmy... Ile prepaid kosztuje? 250, nie? 250k. Potrzebujemy 50 godzin gry. Czyli powiedzmy gramy, nie wiem, 2 godziny dziennie. To jest 25 dni, tak? Czyli teoretycznie w miesiąc bym to zarobił, na luzie. Jakbym poświęcił na to 2 godziny dziennie. Także nieźle moim zdaniem. Moim zdaniem nieźle. 2 godziny dziennie przez miesiąc jesteście w stanie zarobić na pierwszej levelowej postaci prepaid, jeżeli umiecie. I przy okazji powiem wam, że jeżeli używacie do tego więcej czasu regularnie, a nie tak jak ja, że raz na jakiś czas, to też byście zarobili dużo więcej niż ja teraz, bo ja po prostu wchodziłem, wystawiałem aukcje i wychodziłem. Jakbyście wchodzili codziennie i wystawiali te aukcje, tracili na to 10 minut dziennie, to byście zarobili dużo więcej niż ja, wchodząc na, nie wiem, 5 godzin i siedząc na snajperze. Także to jest ta różnica. Do tego to chciałem powiedzieć. Dobra, jak widzicie, na snajperze nic się nie pojawia. Ile tam tego peta wystawię na aukcję? To sobie stąd ściągnę już. Żeby nie przeszkadzało. Co do serii, które jeszcze by się pojawiły, to właśnie myślałem o zarabianiu na BL-u. Czy na BL-u da się zarobić na prepaid? Bo słyszałem, że się nie da. A może się da. Co to jest jakieś aukcje po 8k? Co to z mnie zawyrolowali? Co to wystawię tu drogo i niech to tu stoi. A jak nie, to tego peta wyślę sobie na inny serwer, bo na innych serwerach stoi dużo drożej niż tutaj.
Grasping Manifestation. A, właśnie, kupimy sobie ticket, patrzcie. Pyk. Do tego zmierzaliśmy przez tyle czasu, do tego zmierzaliśmy, słuchajcie. Założyliśmy postać na pierwszym levelu, sprzedaliśmy z niej przedmioty, kupiliśmy sobie nieźle wyglądający secik, w którym biegamy. Który swoją drogą też nie kosztował jakichś tam groszy, tylko na przykład spodnie były za prawie 2000, nie? I w końcu udało nam się, pierwsza levelowa postać, nikt nie powie, że się nie da. Patrzcie, kupię sobie tokenik i mam jeszcze w zapasie 31 tysiąca na jakieś drobne wydatki, plus 173 tysiące itemkach na aukcjach. Także jak coś się sprzeda, będzie fajnie. Odbieramy sobie z maila token. Także proszę, jestem posiadaczem tokena, użyję sobie, dodam 13 euro na Blizzarda. Mamy już 20, czyli jeszcze jeden tokenik. Kupię sobie z Raven Cresta i będę miał ticket na BlizzCon 2017. To jest ten chyba internetowy, nienormalny. No. Także to by było chyba na tyle w tym 900 challenge. Dzisiaj taki króciutki, ale chciałem po prostu odebrać maila, kupić ten token, jeżeli seria była już zamknięta. Także w przyszłości jakieś na pewno nowe serie będą, coś się pojawią, także nie martwcie się, że gram tylko w inne gierki na streamach, ale ile można grać na streamach WoWa. Także aktualnie będziemy grać tą telefonówkę, trochę w Strongholda obiecanego, może tego playera odpalimy, na pewno jeszcze w Mountain Blade'a. Także zapraszam na streamy, bo fajne rzeczy się dzieją. Dzisiaj gramy w Clash Royale i jutro też. A w WoWa na pewno będą jakieś filmiki, na pewno będą jakieś streamy. Teraz sporo się w WoWie dzieje, to może sobie pogramy, tylko jak wróci mi internet normalny. Także to by było na tyle. O, jeszcze jakiegoś SMS-ika dostałem. O, z Blizzarda, że kupiłem token. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w przyszłych odcinkach. See you later, guys.